Witam was wszystkich, to jest auto mojej cioteczki, przyjechała w odwiedziny z Niemiec do Polski. Kupiła ten samochód niecałe 2 lata temu jako nowy w Niemczech. Kosztował 19 tysięcy euro. Tak jak wspominałem, ma niecałe 2 lata, w tej chwili niecałe 10 tysięcy kilometrów przejechane. No i w Niemczech, słuchajcie, doszło do kolizji. Został uszkodzony, jak widzicie, błotnik, lampa oraz przedni zderzak troszeczkę pogięty. Przyjechał rzeczoznawca w Niemczech, obejrzał samochód. No i stwierdził, że to jest według nich szkoda całkowita. Zderzak, lampa oraz błotnik. Tak jak wspominałem, auto jako nowe kosztowało 19 tysięcy euro. W sumie moja ciotka kupiła je za moją namową, ponieważ szukała jakiegoś małego, sprytnego, nowego samochodu. Byłem jeszcze wtedy w Niemczech. Krótko przed moim wyjazdem udała się do salonu Mazdy. No i wybrała sobie taką dwójeczkę. Za 19 tysięcy euro, tak jak wspominałem. Według Niemców naprawa tego będzie kosztowała 15 900 euro. Tak, dobrze słyszycie, 15 900 euro za tą szkodę. Auto kosztowało 19, wiadomo, przez te 2 lata troszkę straciło na wartości, ma 10 000 przejechane i dlatego uznali, że jest to szkoda całkowita. Auto nadaje się, słuchajcie, do kasacji. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy to jest kasacja. W Polsce jeszcze nówka sztuka nie śmigany, słuchajcie. Naprawa tego tutaj, myślę, jakieś 2,5-3 tysiące złotych i po sprawie. 16 tysięcy euro, licząc po najniższym kursie nawet, to jest prawie 70 tysięcy złotych za naprawę tego w Niemczech. Kosmos jakiś. Czekam na wasze komentarze. Piszcie, co o tym myślicie. Masakra. Pozdrawiam.